Witam na plantacji pszenicy ozimej Emil w okolicy Śremu w województwie wielkopolskim. Jest to najlepszy moment, aby ocenić plantację i ustalić startową dawkę azotu. Jeżeli chcemy podjąć trafną decyzję, musimy wziąć pod uwagę kilka czynników. Mianowicie przedplon, czy słoma była zebrana, czy przyorana, termin siewu, ogólny stan plantacji, fazę rozwojową i jesienne nawożenie. Udając się na pole, musimy ocenić obsadę i poziom rozkrzewienia. W przypadku braku analizy azotu mineralnego musimy przyjąć pewną wartość minimalną wynikającą z przedplonu. Dla przedplonów zbożowych i kukurydzy po lepszych stanowiskach ilość ta może wynosić około 30 kg azotu. W przypadku, kiedy przedplonem był rzepak, buraki bądź ziemniaki, może to być około 50 kg azotu. W przypadku roślin bobowatych 60 kg azotu. Przy wczesnych siewach i bardzo dobrym stanie plantacji pierwsza dawka czystego składnika powinna oscylować w granicach 40-50 kg na hektar. Ale dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę ilość siarki i magnezu. Oba te składniki są słabo magazynowane w glebie i mogły zostać wypłukane przez deszcze. Dawka siarki powinna wynosić 1 kg na 10 kg podanego azotu. Natomiast na plantacji średnio rozwiniętych, gdzie termin siewu był lekko opóźniony, dawka startowa powinna wynosić 50 do 60 kg azotu. Na plantacjach słabych, z późnych siewów, przy słabym rozkrzewieniu podajemy od 70 do 90 kg azotu. Natomiast musimy pamiętać, że minimum 40 kg azotu powinno zostać podane w formie saletrzanej, która będzie dostępna dla rośliny natychmiast. Podsumowując, stan plantacji jest najważniejszym czynnikiem determinującym wielkość startowej dawki azotu na wiosnę. Dziękuję za uwagę.